Jak odzyskać hasło do konta iCloud? Są na to trzy sposoby. Pierwszy sposób. Wchodzicie w ustawienia, w wasze konto iCloud na samej górze, następnie wybieracie hasło i ochrona, klikacie zmień hasło i teraz należy wymyśleć i wpisać nowe. Pamiętajcie, że hasło musi składać się z minimum 8 znaków, w tym dużych i małych liter oraz cyfr. Po wpisaniu hasła potwierdzacie go klikając zmień. Teraz sposób drugi. Wejdźcie na stronę iforgot.apple.com w waszej przeglądarce. W tym miejscu wpiszcie swoje Apple ID. Po wpisaniu klikacie kontynuuj. Teraz musicie podać numer telefonu, który jest powiązany z waszym kontem Apple ID. Zakładam, że nie macie dostępu do waszego urządzenia, na którym jesteście zalogowani na swoje konto iCloud. Wtedy moglibyście skorzystać z metody pierwszej, więc wybieram, nie masz dostępu do żadnego ze swoich urządzeń. Teraz mamy dwie możliwości odzyskania hasła, albo za pomocą nowego urządzenia, albo jeśli ktoś z twoich znajomych bądź rodziny posiada iPhone'a, iPada bądź iPoda Touch, to wtedy możecie użyć go do wyzerowania hasła. Jeśli klikniemy kontynuuj, przy pierwszej bądź drugiej opcji mamy opisane wszystko krok po kroku, jak należy wyzerować hasło. Natomiast gdy nie mamy możliwości skorzystania ani z pierwszej, ani drugiej metody, klikamy w nie można użyć żadnej z tych opcji, przechodzimy dalej. Teraz klikamy w kontynuuj mimo to. Tutaj mamy informację, że trzeba będzie poczekać na wyzerowanie tego hasła. Teraz musicie podać kod, który przyszedł na wasze urządzenie, na numer telefonu, który wcześniej podaliście. I teraz mamy informację, że do jutra o tej porze skontaktujemy się z Tobą przy użyciu tego właśnie adresu e-mail, aby poinformować Cię o terminie zakończenia czasu oczekiwania. Metoda trzecia. Jeśli zdarzy się tak, że ani pierwszym, ani drugim sposobem nie jesteście w stanie odzyskać hasła, bo na przykład nie pamiętacie hasła, ale do waszego maila, bądź nie pamiętacie, jaki mail był przypisany do waszego konta, to nie pozostaje nic innego, jak skontaktować się ze wsparciem technicznym Apple pod numerem, który właśnie wyświetla się wam na ekranie. Pamiętajcie, że będziecie musieli podać dane, które były wpisane przy tworzeniu konta, czyli imię, nazwisko, adres i tak dalej, oraz możliwe, że będzie trzeba podać dowód czy przesłać dowód z zakupu waszego urządzenia. Jeśli ten poradnik pomógł Tobie, ogromnie będę wdzięczny za zostawienie subskrypcji i łapki w górę.